Witam serdecznie, z tej strony Tybek. Jak zauważycie, odświeżyliśmy nieco wygląd pigułki. Nie przedłużając, zaczynamy. W poprzednim tygodniu H2K pokonał Fnatic oraz Giants, dzięki czemu utrzymują się na pierwszym miejscu tabeli ex aequo z Team Vitality i G2. W związku z nadchodzącym IM Katowice, 8 kolejka LCS odbędzie się dopiero 10 marca. W katowickim spotku europejski region reprezentować będą Origin oraz Fnatic. W marcu w Hollywood odbędzie się turniej z największą pulą nagród, jeżeli chodzi o gry FPS w historii. Najlepsi gracze Halo zagrają o 2,5 miliona dolarów. Lukas Santorini Larsen został wykupiony z Team Huma. Nowym pracodawcą Duńczyka została organizacja Ember, która zagra w playoffach amerykańskiego Challenger Series. W Bukareszcie odbył się turniej PGL Tavern Tales. W rozgrywkach wziął udział Mateusz Dziany Karwat, który doszedł aż do półfinału. Tam niestety musiał uznać wyższość przeciwnika. Polak w stolicy Rumunii wygrał 2,5 tysiąca dolarów. Pojawiła się nowa organizacja na polskiej scenie sportów elektronicznych, Wasps eSport. Jak na razie udało się jej pozyskać dywizję Hearthstone'a. Ta składa się z Tutka, Onskillera i Blood Deepsa. Podczas trwania jednego z najważniejszych turniejów w grze Dota 2 doszło do nietypowej sytuacji. Prowadzący imprezę James Too Good Harding stracił pracę, mimo tego, że w trakcie problemów technicznych próbował uratować show. Borykając się z dużymi problemami, organizacja Giants Gaming postanowiła przebudować swój skład League of Legends. Z zespołem pożegnali się Atom, BetongJock i Adrych. Ich miejsce zajmą SmithyJ, Wisdom i Sonstar. Czy Koreańczycy uratują sezon? Już w ten weekend, 4-6 marca, w Katowicach odbędzie się finał 10 sezonu IM w grze League of Legends. W grupie A zobaczymy Iver, TSM, Origin oraz Royal Never Give Up. Natomiast do koszyka B trafili SKT, Telekom 1, CLG, Fnatic oraz Kyogu Reapers. Pól nagród znajduje się 100 tysięcy dolarów. Do kogo trafią? Napiszcie w komentarzach. IFRAG, który organizuje m.in. Mistrzostwa Świata w CSGO, postanowiło skupić się również na mniejszych projektach, a jednym z nich jest właśnie Liga Razer Rising Stars, która w założeniu ma pomóc mniej znanym drużynom zaistnieć na scenie. W związku z nabyciem nowego sponsora tytularnego eSports Pulse, amerykańska organizacja już wkrótce będzie rozpoznawana jako Flipside Tactics ESP lub F3.ESP. Oskar Oskarisz Stenborowski zastąpił Bartosza Hypera Wolnego podczas kwalifikacji do MLG Columbus 2016. Mimo dobrej gry byłego reprezentanta Launch Gaming, Vexed nie udało się awansować. Producent CSGO postanowił zwiększyć nakład inwestycji w turniej rangi Major. Jest to diametralna zmiana w porównaniu do poprzednich edycji tego typu zmagań, ponieważ dotychczas w puli nagród znajdowało się 250 tysięcy dolarów. To już wszystko na dziś, do zobaczenia na Intel Extreme Masters w Katowicach lub w kolejnej pigułce.